Ja z tej strony Jaszyn, witam w odcinku z Sherlocka Holmesa The Devil's Daughter. I jak dobrze pamiętacie, musimy się udać do klubu, więc udamy się tam w ten sposób. Redukcja, no totalnie nam teraz nie masz dostępnych wskazówek, bo jeszcze żadnego śledztwa nie zaczęliśmy. Na razie skończyliśmy pierwszy rozdział, to jest drugi. Już jak to sprawy, no nic tam nie ma w aktach, totalnie jeszcze. Oprócz tego, że nam podziękował ten doktor z poprzedniego. Będziemy się bawić rzucanie kulą, tak? Wiecie? Charakteryzowałam się, ale i tak mnie rozpoznali. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche Kanda. Mayan Quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has a statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Lenders, okay. Please explore. Dobrze, idziemy się rozejrzeć. Lenders Maja jest pierwszym nagrodą w turnieju kularskim. Później się będziemy musieli trochę dowiedzieć, co? Okej, idziemy się rozejrzeć. Dzień dobry. Jesteśmy łysy. Sherlockiem, o nie. It's a great final. Did you see the first prize? My sobie rzucić kulą? Ah, Mr. Holmes. Are you ready to tak, 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 tak. Tak, zdecydowanie. Yes. Let's start the final. Bez przedłużania, po prostu grajmy. Jeżeli ja mam wykonanie przeciwnika przez umieszczenie kuli jak najbliżej białej kuli markera. Nie rozumiem, co znaczy, ale no dobra. Białej kuli markera. Nie rozumiem. Teraz próbujemy zrobić to tak. Klik! Bo nie wiem, czy to ma dotykać tego białego paska, czy po prostu iść jak najdalej. Okej. To jest podkręcone, dobra. Bo nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, na jakie co to w ogóle jest. Bo nie rozumiem zasad ogólnie, chyba. Nie ma być jak najdalej? Nie rozumiem. Nie, za lekko. Zdecydowanie za lekko będzie. Jakiś listek przeleciał. No dobra. Dobra, nie buczeć tam. On ma ciemne kule, ja mam czerwone. Okej, czyli tam, gdzie rzuciłam białą, muszę je zrobić jak najbliżej. Mam dotknąć. Nie rozumiem. Aha, no tak. Teraz może? Cały czas pod tym samym kątem robię. To jest w ogóle niemożliwe. Białego markera. Dobra, cicho tam, nie buczeć. No i co? Jemu klaszczą, no tak. Zrobimy tak. No i za lekko zaś, dobra, nieważne. Teraz będę buczeć. No da, nie rozumiem zasad tej gry. A, teraz to zrobił od lewej.
Jak najbliżej białej i markera, ale... On chyba wygrał, no. Tak, chcę pominąć ten jeden etap, bo to jest masakra jakaś z tym. Congratulations on your game, Mr. Holmes. Exceptional. The award ceremony will be tomorrow morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson. Dobrze, dobrze. Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. See you tomorrow, Mr. Holmes. Okay. Przejdź na ceremonię rozdania nagród dzień po finale. Dobra, pojedziemy. Dobra, sobie zrobimy top. I idziemy na naszą Baker Street. Muszę zmienić mu tą fryzurę, bo to jest jakaś no taka. A nie. Jesteś Sherlock, to nie Sherlock. Dobra, szybciutko. Już dojeżdżamy? Zapętlona animacja. Kontynuuj. Chcemy się przebrać. Oh, Daddy! Hello, Mr. Bouvier. Hello, Mr. Holmes. Well, Caitlin? No, where's he? Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. Okej, pogadajmy sobie z nią. Co jest nie tak z nią? Tutaj podpłaci podczas zwrócenia uwagi na szczegóły, jest dla niej znaczenia. No nic nie było. Okultystyczna, ekscentryczna biżuteria. Nie mam zielonego pojęcia. Mam zielonego pojęcia. Może jednak? Wiedza więźnia, dowód miłości, okej. Okay. W obrączki niezamężna, okej. Okay. O, raczej to. Sprawdź obserwację. Nieprecyzyjny portret postaci, okej. Okay. Jeszcze raz to musimy zrobić. Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her daughter. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? Odmów wina pianina. Edukacja Kate. It's very kind of you, but I decided that Caden should stop playing the piano. Oh, father, why did you say that? Caitlin, we are neighbors. We'll meet again. Until then, I'll help you with this book. Thank you, Miss Alice. Najgorzej, nie wiedziałam, że on tak to powie. W ten sposób. Dobra, przebraliśmy się już? Przebraliśmy. No co, to możemy się przebrać jeszcze w inny strój tutaj. Szlafrok. Którego w szlafrok. O, storem nawet możemy być. To nie będzie ten zwykły. Do toaletki. Co, go jeszcze przypudrujmy. Pudrujmy mu nosek. O, nie będzie. Będzie w kapelutku. Aby. Okay, idziemy na ceremonię. A, mieliśmy sobie tutaj jeszcze przeszukać. O tym. Majów, kolendarz majów. Majów, pewnie tak. A nie zbyt gazety.
Encyklopedia, sztuka, architektura, nauki, technologia. No też mają, no to technologia. Okej, okay, czyli jednak nie. Też nie. Historia. Wiem, okej. Here it is. Okej. Najważniejsze informacje. Którego się odbywa się na tropikalnych. Okej, okay, to jest opis tego, gdzie. Tekumán był ostatnim władcą królem Kicze, który walczył wraz ze swoimi armiami przeciwko hiszpańskim konkwistadorom w bitwie pod El Pinal, gdzie zginął od ciosów piersonowanego mieczem Don Pedro de Alvarado. Nawet o śmierci nadal trzymał pieczę nad swoim ludem. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Polecimy do klubu. Nie mamy żadnych wskazówek, więc na razie jeszcze żadnej sprawy nie prowadzimy, ale pewnie okaże się, że ktoś coś ukradł, później może tak będzie. Tak, być może. Szybko. Już tam już? Dobra. Pospieszyć to. Statue did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Mm-hmm. Really? And to think, I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me. Mieliśmy zero punktów, ale no. You turning up out of the blue and then bam, a murder. There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. Ale przecież Sherlock nigdy nie poznaje, tylko to morderstwo. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. Okay, idziemy zobaczyć ślady. Dobra, krzesło na miejscu przestępstwa, idziemy. Call me. Jest tu coś niezwykłego. Na razie nie ma. Są ślady. Chcielibyśmy przejść z drugiej strony, chwila. Traces of metal on stone. Okej, ślady metalu. Mountain rotted. Traces of metal on stone. The surface is damaged. It looks like the statue broke away from its pedestal. Hey, tu jeszcze musimy. Pieces from the pedestal. A piece of the statue's mounting rod. Hey, i jeszcze musieliśmy podejść tutaj. Dokładnie tu. Hey, złamane. Can I help you, Mr. Rose? Nic szczególnego. Idziemy sobie tędy. Chyba nic ciekawego nie będzie więcej. Musimy tylko jeszcze zanalizować. Tak. O! To jest karta. Ej, jakieś znaczki. Możemy to tworzyć? Chciałabym zaznaczyć to, ale... Ile? Pomajchlować teraz. Nie tak. O, tak. Nie. No tu nic nie ma. Czy chciałabym to zaznaczyć, ale nie pozwala mi gra. Dobra, możemy to tworzyć w ogóle. Okej. Okay. Okej, pieniądze są w portfelu. Garek. Rozłożył czas.
case is scratched and dented. Mhm. Jeszcze? Buty? Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Okay, tu jeszcze jakieś rzeczy. Zacharias's folder. These drawings represent the Mayan symbols. Okay. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Jeszcze? Coś tu coś jeszcze. Chyba nic więcej tu nie ma. Nie musi tu coś być, bo nadal się świeci na biało. Mnóstwo keczupu. A no tak, otworzyliśmy go. The case is scratched and dented. Nie otworzyliśmy go finalnie. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. Okay, my tyle. All valuables were left on the victim. The strike was powerful in my name. Okay, możemy iść zdać raport. And what about the statue? No idea yet. I imagine a thief must have taken it somewhere. Jak? Right, so they were thieves, and they were very well equipped? Yes, must have been. But then there's also Sir Charles's version, but... Nice. He said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground, and... Believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version. Ale też ktoś mógł być w tym posągu. Jak koń trojański. You're still here. Dobra. To. Wydaje się, że iż posąg oderwał się do podestu. Możliwe, że ktoś w nim był. Zwoje świadków. Dobra, trzeba jeszcze przesłuchać świadków. A nie, tutaj nic. Dobra, nie, ciebie nie, ty mnie nie interesujesz. Ale idziemy tam jeszcze, bo tam jeszcze ktoś stał. Bo tutaj mnie interesuje. O. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. Jest do klubu. Widział pan, jak posąg biegnie? You saw the statue running. It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see? The pedestal is now empty. Na pan ofiarę. Zdobyliście kalendarz Majów. Zapytam to, bo... Do you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He is... was club member. And an excellent bowler. Dlaczego tu był? But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Zapytam, jak zdobyli kalendarz. So Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. To be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. Okay, pojedziemy do klubu. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Okay, teraz robimy jego portrecik. Nas chyba nic nie będzie interesowało. Okej. Znaka, były żołnierz. Okej, to jest istotna informacja. Obrączka. Granaty, dobra. Na stronę tak wracamy.
rzeczy nas nie interesują, to kosztowność, myślę, że kiepska jakość, okej. Dobra, rozumiem. Ice jakieś? Proszę nie. A, nie wiem co to jest, czekajcie. Annual meeting. Zwykła ulotka, aktywne towarzysko. Aktywne towarzysko mi się wydaje. Nie! Ale chcę kontynuować, bo myślałam, że mi to już zatwierdzi. Jeszcze jedna rzecz. Zaangażowana w politykę. Jak mogę później wrócić do tych portretów, to znaczy jak mogę je kompletować? To jest nieprecyzyjny portret postaci, ale nie wiem, jak mogę to się kompletować. Okej. Okay. Muszę pójść po... A... dokument od pana policjanta, żeby mnie tam wpuścił. Siedziba klubu. The murder took place outside. Mogą mieć dosyć spory związek. Izolacja przedmiotów i wydarzeń sprzedane w niektórych sytuacjach. Okej. Okay. Dlaczego? Obejrzy sekwencję. Nie, jeszcze raz. It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tikunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Okej, okay, no to przeprowadziliśmy śledztwo w sprawie zamordowania Zachariasa Greystoke'a. A rekonstrukcja, okej, okay, nauczyliśmy się nowej rzeczy. Czyli posąg był cały czas ruchomy. Okej. Okay. W sprawie zamordowania. Okej. Okay. Czyli co teraz? Jeszcze raz musimy z nim pogadać? Okej, misję przestępstwa ukończono. Okej, okay. W takim razie ja dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. No i pa, pa!